Dzień dobry. Słuchajcie, tak jak się umówiliśmy, dzisiaj powtórzenie specjalnie jest w ramach filmiku, żebyście mogli je zobaczyć po świętach i potem pięknie rozwiązać i napisać sprawdzian. Czyli temat zapis reakcji chemicznej i obliczenia chemiczne. Myślnik, powtórzenie, wiadomości. Dobra, no to słuchajcie, pierwszy punkt. Zapisz reakcję. Robimy tak, do każdego ja podaję dwa podpunkty, wy robicie C. A. Tlen reaguje z siarką, dając tlenek siarki 6. No to Państwo zapisują. Tlen reaguje z siarką. Patrzymy, czy któryś z nich nie jest gazem. Tlen jest gazem. I powstaje tlenek siarki 6. Tak, tutaj się skraca. I to, proszę Państwa, idzie na krzyż. Pamiętajcie, tlenek siarki 6, najpierw zapisujemy siarkę, ok? I teraz uzupełniamy, żeby się zgadzało. Zaczynamy zawsze od tlenów. Tu mam tleny 3, tu 2. Czyli tu wpisuję dużą trójkę, a tutaj dużą dwójkę. W tym momencie mam 6 tlenów, 2 siarki i 2 siarki. Działa? Myślę, że działa. Podpunkt B. Słuchajcie, albo myślę sobie, że podpunkt B rozwiązujecie sami. No bo dobra, no już nie rzucam słów na wiatr. Ok. Chlor reaguje z glinem, dając chlorek gliny. No to mamy. Chlor reaguje z glinem. Sprawdzamy, czy któryś nie jest gazem. Chlor jest. Otrzymujemy chlorek glinu. Zobaczcie, nie ma żadnej cyfry. Zaczynamy od glinu, następnie z chloru. Patrzymy na układ okresowy. Już po niego lecę. To jest ten, z którym ja nagrywałam filmiki, z którego korzystam na lekcji. Czyli patrzymy wtedy na typowe, jeżeli nie ma żadnej cyfry, to patrzymy na typowe wartościowości. Glin będzie 3 wartościowy, bo leży w 13 grupie, a chlor jest tym wyjątkiem, który jeżeli nie ma podanej wartościowości, jest 1, prawda? No i mamy tak naprawdę wszystko rozwiązane. Tu wchodzi trójka. Znowu zobaczcie, tu są 3 chlory, tu 2, więc tu wpisuję trójkę, tu dużą dwójkę, teraz 2 razy 3, 6, 3 razy 2, 6 i tu wpisuję dużą dwójkę. Podpunkt C, to jest Państwa zadanie domowe. Czyli mamy tlen reaguje z azotem, dając tlenek azotu 5. Ok, idziemy dalej. Drugie zadanie. Zapisz odpowiednio reakcję, dorysuj modele atomów i cząsteczek i zapisz, jak należy ją odczytać. To jest Państwa ulubione, preferencyjne zadanie, że tak powiem. Podpunkt A. Tlen plus azot, tlenek azotu 3. No to od czego zaczynamy? Słuchajcie, tlen plus azot. Tlen jest gazem i azot jest gazem. Teraz to mnie nie obchodzi, tlenek azotu 3. Tlenek azotu w chemii czytamy od końca, powtarzam. Azot ma być 3, tlen jest zawsze 2. Okay. Zaczynamy zawsze od tlenek. Mamy dwa gazy.
Tu jest trójka, tu jest dwójka, więc tu, proszę Państwa, wpisuję dużą 2. Mam 4 azoty. I żeby było 6 tlenów, tu wpisuję trójkę. OK. No i teraz muszę zrobić model cząsteczkowy. Zobaczcie, tlen jest gazem, czyli on występuje w formie O2. To jest jedna cząsteczka tlenu. Ile ich mamy? 3. I od razu mogę zapisać 3 cząsteczki tlenu. OK, reagują z. Teraz zobaczcie. Azot też jest gazem, czyli też występuje w formie cząsteczkowej. I mamy tylko 2 takie cząsteczki, bo jest duża dwójka. Reaguje z 2 cząsteczkami azotu, dając. No i teraz popatrzmy. To jest zbudowane, jedna cząsteczka, mamy je 2, ale jedna jest zbudowana z 5 atomów w sumie. Z 2 azotów i z 3 tlenów. Czyli rysujemy 2 azoty, a pomiędzy nimi 3 tleny. Tak? Dając 2 cząsteczki i tego. Czyli przepisujemy tlenku azotu 3. Tak. Dobra. Podpunkt B. Węgiel plus tlen. Tlenek węgla 2. No to lecimy. Węgiel plus tlen. Czy któryś jest gazem? Tlen. Tlenek węgla 2. Zaczynamy od węgla. CO. Węgiel ma być dwuwartościowy, tlen jest zawsze 2. Nie zgadza nam się ilość, więc tu wpisuję 2. Teraz mamy 2C, prawda? No i robimy model cząsteczkowy. Zobaczcie, węgiel nie jest cząsteczką. To nie będą 2 połączone atomy, tylko 2 połączone atomy tworzące jedną cząsteczkę, tylko 2 atomy, tak? Natomiast tlen jest już cząsteczką. Czyli to muszą być 2 połączone. I dostajemy 2 cząsteczki, które są zbudowane tak naprawdę z 2 atomów. Z jednego dużego C. To naprawdę tlen powinien być większy, ale to jest pół biedy. O, w ten sposób, tak? I zapisujemy. 2 atomy węgla reagują z cząsteczką tlenu, może być z jedną, może być po prostu z cząsteczką, dając 2 cząsteczki. Proszę Państwa, taka podpowiedź, po drugiej stronie równania zawsze są cząsteczki, ok? Znaczy oczywiście na tym etapie i na Waszym sprawdzianie. 2 cząsteczki czego? Tlenku węgla 2. I podpunkt C dla Was. Chlor plus tlen, tlenek chloru 3. I proszę Państwa, ostatnie zadanie, które będzie na sprawdzianie, tak, będą tego typu zadania, tylko i wyłącznie, to będą obliczenia, tak? Czyli oblicz, ile gram tlenku magnezu powstanie, jeżeli w reakcji z tlenem wzięło udział 100 gram magnezu. Ile gram tlenku magnezu powstanie, jeżeli w reakcji tlenu, możemy nawet napisać to słownie, tlen plus magnez, tak, tlenu z magnezem, otrzymaliśmy tlenek magnezu. I nie ma żadnej, słuchajcie, mogę, myślę, że w jednym reakcję podam, innym Państwo będą musieli i napisać, i zrobić obliczenia.
Tak, żebyście widzieli, czyli tlen plus magnez, ma mi powstać tlenek magnezu, tak? MgO. Zgadza się ilość tlenów, tu wpisuję 2. Mam zrobioną reakcję. I teraz, ile gram tlenku magnezu? Proszę Państwa, tlenek magnezu, o to nas pytają ile. Czyli podkreślam i to jest mój X, tak? Jeżeli w reakcji wzięło 100 gram magnezu. To jest magnez i tu wpisuję 100 gram. Nie mnożę tego razy 2, nie daj Boże. Nie, to jest dana, która jest podana z zadania i tego nie zmieniam. Natomiast pod spodem będę dawała masę z układu. Tutaj mam 2 magnezy. Czy mogę napisać 2 razy i sprawdzić, ile waży magnez w układzie. Magnez w układzie waży 24,3, czyli w zaokrągleniu 24 gramy. Natomiast tutaj też mam 2 razy i trzeba policzyć masę MgO. Mg ważyło 24, tlen waży, proszę Państwa, 16. Tak? Można osobno policzyć masa MgO. 24 plus 16 to jest 40, tak? Wiecie, robicie jak macie, dobrze, jak macie ochotę. Teraz jak wyliczyć x-a? Nasz x to zawsze to, co jest naprzeciw x-ie, po skosie, wędruje na dole. A tu będzie 100. No i trzeba to wyliczyć, czyli będzie 100 razy 2 razy 40 przez 2 razy 24. Zobaczcie, te dwójki się mogą skrócić. A to wbijamy w zwykły kalkulator. Czyli proszę Państwa, jest 100 razy 40 podzielić na 24. 166,7 w zaokrągleniu. Tak? To był podpunkt A. Robimy podpunkt B. A podpunkt C jest dla Państwa. Reakcja przebiega następująco. Jeżeli to będzie reakcja, która nie jest łatwa i nie da się jej zapisać, będziecie ją mieć podaną. I teraz ile gram magnezu użyto, jeżeli powstało 10 gram wodoru. To jest dosyć fajne i przyjemne, bo słuchajcie, po prostu przepisujecie reakcję i zaraz sobie zapisujemy, co jest naszym x-em. Ile gram magnezu? Pytają mnie, proszę Państwa, o magnez. Podkreślam i to jest mój x. Użyto, jeżeli otrzymano 10 gram wodoru. To mamy podane, czyli tego mamy 10 gram. Mam jedną zależność, drugą zawsze dokoktowuję z układu. Magnez już wiemy, że waży 24 gramy. Tu jest wodór, ale zobaczcie H2, czyli 2 razy 1, tak? Czyli 2 gramy. Wyliczam x-a. Naprzeciw x-a po skosie mam 2, to będzie na dole, a tu mam 24 razy 10. To będzie 120 gram. I podpunkt C dla Państwa. Dziesięć gram sodu zareagowało z chlorem. Ile otrzymano chlorku sodu? I to jest zadanie domowe. Tutaj było to jako zadanie domowe, każdy podpunkt C. I tam też było jako zadanie domowe. W takim razie, słuchajcie, bardzo dziękuję. I do zobaczenia niebawem.